Witajcie, kochani. Dzisiaj na trochę innej sytuacji, świątecznie. I w zasadzie tak, jak ktokolwiek z was sobie to ułożył. Ten dzień, ten nastrój, ten czas. Nie ma znaczenia, jakie święta i dla kogo i co. Znaczenie ma to, co macie w sobie, to, co macie tu. Nic poza tym nie liczy się w naszej drodze do naszego prawdziwego domu, czyli do nieba. A zacznę od naszej poezji. Co nam dzisiaj ojciec Pio zaproponuje? Twój świat musi ruszyć do tańca z miłością. Ona jest najważniejszą esencją życia w każdej sekundzie. Nieważne, jak rozumiesz miłość. Czyń dobrze i nie krzywdź. Uśmiechaj się do każdego. To będzie jej autentyczny przejaw. Czasem trzeba krzyknąć, ale zrobić to z czystą intencją. Aby nikt nie mógł odczuć braku twojej miłości. Bardzo piękne słowa i myśli, Wiesiu. Dalej. Twoja troska zawsze powinna odnosić się do miłości. Nic nie czyń bez jej uczucia. A jak na to cię nie stać? Działaj z miłością w umyśle, na odległość. Piękne drugie słowo o miłości. Twoje myśli. Prosto z nieba. Co dalej? Ze świętym Sylwestrem też rozmawiałem z ojcem Pio. Mówił, że raczej jest za tym, aby mieć refleksję na koniec roku, niż zabawy na cześć jego święta. Tak. Tak można zrobić. Nie można tego świata traktować jako przedmiotu kultu. W przeciwnym razie trudne stanie się spotkanie z oryginalnym światem stworzonym przez naszego Ojca w niebie. Biblia to kult kosmitów dla tego świata. Trudne to do zrozumienia po indoktrynacji kapłańskiej elit Kościoła, który przykład i wiedzę czerpał od Sumeru i Faraonów. A oni tacy święci znów nie byli. Oczywiście, to napisana Biblia została ręką ludzką. I to interpretacja poskładana z różnych wersetów miała odzwierciedlać to, czego sobie życzyli zleceniodawcy. No i co tu więcej mówić? Ale to zostawiam wam na rozważanie, bo dla niektórych jest to jeszcze za wysoki krok. Wszystko we właściwym czasie i dla każdego niech się to stanie tak, aby nie musiał męczyć się z tymi myślami, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Zawsze w życiu człowieka czynnikiem destrukcyjnym jest niewiedza, egoizm, pycha, zazdrość, brak Boga uniwersalnego w miłości. Chodzi o naszego Ojca, jeśli jest tu mowa o Bogu uniwersalnym, jakie by to nie były słowa, tyczą się naszego Ojczulka, Rodzica w niebie. Pamiętajcie o tym, bo słowo Bóg nie dla każdego znaczy to samo. A dlaczego tak jest? Zwróćcie uwagę na inne religie. Co znaczy słowo Bóg dla kogoś innego? Ale to nie ja będę wam mówił. Wyszukajcie tego. Szukajcie w swoich pokładach swojej wiedzy. Teraz drugi tom. Tak czy inaczej, pogląd liczy się najbardziej. To ze względu na pogląd aniołowie odeszli od Boga. Chodzi o naszego Ojca, który
jest tam nadal w niebie. I dzięki niemu mogą do niego powrócić. Pogląd to wiara i duchowość. Dotyczy to nas wszystkich. Czy oni mieli własne poglądy? Ale mieli chcenie, tak jak niektórzy tu przychodzą jeszcze w obecnych czasach. Nie jest to bardzo skomplikowane, jest to bardzo proste wyjście. Nie trzeba żadnych zabiegów, dokumentów, niczego. Paszportów. To jest całkiem inny świat i na innych zasadach są te przejścia. Masz ochotę i w pewnym momencie mówisz, chcę, aby się tak stało i to stanie się w najbliższym momencie. Także nie jest to w ogóle jakiś skomplikowany proces. To jest tak, jak wychodzisz z domu, zamykasz drzwi, idziesz do sąsiada, idziesz na zakupy, czy gdziekolwiek indziej, czy do pracy. To tak ogólnikowo. Nie chodzi o wchodzenie w szczegóły, żeby nie mieszać za bardzo. Ale tak to wygląda. Jeśli ty podejmiesz decyzję, to jest ona realizowana. Nie ma problemu z tym, żeby znaleźć się tutaj. Za to w drugą stronę, to nie za bardzo wiemy, gdzie i co i jak to ugryźć. Tak to niestety bywa, że nie znamy drogi powrotnej. Dlaczego? Bo większość tych, którzy tu wracają, przychodzą, sorry, ale też i wracają w różnych celach, szczególnie pomagać wam, to gubią ten ślad, ten moment, z którego wyszli i miejsce, gdzie należy trafić, czy w ogóle gubią tą drogę. O, można by to tak powiedzieć. Jeśli zgubisz drogę powrotną, to tak jak idziesz przez las. Nie wiesz, co cię spotka, nie wiesz, gdzie, jak i co. Bo ta ścieżka w pewnym momencie zarasta, którą szłeś. Twoje ślady giną. I co wtedy? No, idziesz, ale nie wiesz dokładnie gdzie. Chyba że trafisz we właściwym czasie na przewodnika, który cię zaprowadzi. Ale jeśli trafisz na złodzieja lub oszusta, to cię gdzie indziej zaprowadzi. No tak ogólnie, no mówię. Tu chodzi głównie o to, że ta ścieżka zarasta po jakimś czasie i jak ty będziesz chcesz wracać, wydaje ci się, albo ci się nie wydaje, albo zapominasz o tym, że poza tym lasem jest coś innego. Jest inny świat, jeśli mogę to tak nazwać, bo w tym momencie tak mi się to kojarzy. I wiedzcie, że to są te czasy spektakularne. Prawdopodobnie jeszcze od czasów, licząc potopu, aż takiej wiedzy tutaj nie ma. Nie było. Te czasy są naprawdę niepowtarzalne. Zobaczycie sami, jak wam się uda trafić w ten spektakularny już moment naszej transformacji. Teraz jest to powolne. Są takie małe iskierki. Ale przyjdzie też moment, kiedy będzie to jeszcze bardziej widoczne. Co nie znaczy, że to nic się nie dzieje. Dzieje się. Jesteśmy my, którzy was próbują w jakiś sposób zachęcić, zaciekawić i żebyście za pośrednictwem tych przewodników, którzy was będą prowadzili, mogli widzieć tą ścieżkę powrotną, bo nic innego nie jest lepsze niż poszukiwanie własnej drogi ku
naszemu powrotowi do nieba. Zawsze będę to podkreślał. Po to się tu powinniśmy rodzić. Chociaż niektórzy mają inne aspiracje, ale w ciągu swojego życia możesz trafić na różne sprawy, tematy i inne rzeczy, które cię mogą naprowadzić na drogę, która będzie zbliżona do tej, która może sobie kiedyś wymarzyłeś, wymarzyłaś, drogą powrotną do naszego domu w niebie. Mogę wam o tym mówić zawsze i będę wam mówił. Takie jest moje zadanie i moja rola w tym, nie wiem jak to nazwać, bo niekiedy brakuje słów. Ale myślę, że do niektórych docieram, żeby mogli załapać o co chodzi. A nie jest to mój koniec, jest to mój początek. Jak będzie, to się okaże. Będzie też spotkanie, ale jeszcze co do daty. Chciałbym na 14 albo następną niedzielę po 14 maja. Albo tą, albo następną. I jeszcze poczekajmy chwilę, bo muszą mi się pewne sprawy rozwiązać, inne, żeby nie kolidowało to z innymi wydarzeniami życiowymi. To tak odnośnie spotkania. Będzie, tak jak mówiłem, u mnie organizowane małe spotkanie rodzinne systemu miłości, sympatyków systemu miłości, tych, którzy chcą spotkać się bezpośrednio po to, żeby móc porozmawiać i spotkać się bezpośrednio. Bo to patrzenie monitor nie zawsze jest takie bezpośrednie. Tak, kochani, i pamiętajcie o tym, że całe niebo na was czeka. Bo czymże będzie niebo, jeśli nie będzie nas tam? No nie jest pełne i całkowicie pełne. Szczególnie tak jak sobie wyobraźcie swojego rodzica, od którego odeszliście, czy odejdziecie, by tworzyć swoje życie osobno. On też troszczy się i myśli o was. Nawet jeśli macie inne myśli w tym kierunku, to jednak rodzic jest rodzicem, nawet ten ziemski rodzic. Czy rodzice, bo wiadomo, że chodzi o to, że mamy rodziców. Oni i tak myślą o tym, co tam, gdzie tam i jak tam wam się wiedzie. To samo jest z naszym rodzicem, który naprawdę nie stawia żadnych warunków. Jeśli chcecie wyjść i zrobić coś innego, coś swojego, nikt wam nie zabroni. Nie zabronił wam. Mógł tylko ubolewać nad tym, że kolejne jego dziecko wychodzi z nieba. Idzie tu na własny rozrachunek. Cokolwiek się wydarzy, będzie zdany jedynie na siebie. No i na pomoc tą, którą uzyska z nieba. Ale wtedy wszystko zależy od niego. Możesz chcieć, możesz nie chcieć, może ci się wydawać. Wiedzcie o tym. Życie nie jest takie piękne tutaj, jak niektórzy sobie wyobrażają. Chociaż możemy cieszyć się, uśmiechać, dawać innym nadzieję, lecz każdego z nas spotykają różne przygody życiowe. Każdy dzień to jest myślenie nad tym, co, gdzie, jak i skąd. Trzeba iść do pracy, trzeba w domu coś zrobić, tu przygotować, tam. W niebie nie masz żadnych obowiązków.
nie ma obowiązków, żadnych. Tam jest ciągła zabawa. Pamiętajcie o tym. I nie ma żadnych takich różnych praw i obowiązków, jakie nam nadali na początku bogowie, później już byli królowie, teraz są prezydenci i królowie lub inni dyktatorzy, którzy ustalają prawa, ale wszelkie prawa, które zostały nadane albo przez władców, albo przez jakieś rady, które decydowały o tym w imieniu całych społeczeństw. Trudno, kaszel. Przypomnę też, że w naszej długiej historii, prawie 4000, w zasadzie tak, 4000 z groszami, tam 100 lat czy coś, dla niektórych to jest abstrakcja, nie 1000 lat. 3000 nam wymazali, bo nie wchodziły w kanony tym, którzy ustalali tą historię. Więc był chyba XX wiek przed naszą erą, jak się nie mylę, kiedy też i u nas król Lech I ustanowił prawa, które obowiązywały aż do końca, w zasadzie już tak nie tak mocno, ale do końca Kazimierza Wielkiego, jego rządów, bo nadal wybór władcy i inne zasady były powielane według tych zasad, które zostały ustalone za rządów Lecha I. XX wiek przed naszą erą. Wyobraźcie sobie, tak długo istniało prawo, które oczywiście były pewne modyfikacje, ale pierwsze prawo, które obowiązywało do czasów chyba V wieku przed naszą erą, opierało się na zasadach króla Lecha I. Później był Polach z rodziny Scytów, gdzie w V wieku, jak się nie mylę, przyszedł i przejął władzę w zasadzie zbrojnie. Został wybrany, bo poprzedni władca został usunięty, wypchany na zachód, na te ziemie zachodnie, które teraz mają Niemcy. Następnym władcą, który reformował nasz kraj odnośnie zasad, to już były czasy, kiedy w średniowieczu, ale nie wchodźmy w to, bo to tylko takie odnośnie praw. Więc pierwsze prawa nadawali nam bogowie. Tak. Nie mylić z naszym Ojcem w niebie, bo Jego tu nie ma. Kiedyś mówiłem, jak można ugryźć ten temat bogów. Później, kiedy już zostały, powoli tworzyły się pierwsze królestwa zarządzane przez lud, szczególnie królów, którzy już posiadali odpowiednie predyspozycje do tego, żeby móc zarządzać taką grupą ludzi, to oni ustalali prawa, albo ustalali prawa według bogów, którzy mieli pewne aspiracje. Tak się stało. Chociaż Mojżesz nie był żadnym królem, tak mi się wydaje, był Mojżeszem. On też dostał prawa takie skrótowe, te 10 przykazań. Skoro byli ludem wybranym, więc mieli się stosować pewnych zasad. Później jeszcze bardziej im podkręcili tą śrubę, ale to już teraz jest mało ważne. A później to już prawa zaczęły być coraz bardziej skomplikowane do tego stopnia, że powstał system prawny, który interpretuje to, co zostało wymyślone przez system zarządu danymi grupami społecznymi. Sejmy, królowie, prezydenci, dyktatorzy. No i aparat
wykonawczy, którym są różne służby, które pilnują tego prawa. No, mniejsza o to, nie o to chodzi. Więc życzę wam, kochani, wszystkiego najlepszego z okazji tego, co, o czym sobie marzycie. Są święta, chociaż ja nie popieram zabijania i mordowania ludzi w ten sposób, jaki tu jest serwowany. My idziemy w systemie miłości. A wy według siebie oceniajcie, jak to podchodzicie, bo każdy z was jest na różnym etapie i nic z góry nikomu się nie narzuca. Niech wasze serca decydują. Idźcie za głosem serca, najlepiej, a później niech to umysł wykonuje. I z tym się będę kończył, bo czas leci. Trzeba się zająć innymi rzeczami świątecznymi. Wszystkiego dobrego wam życzę w drodze ku naszemu domu w niebie, ku światłości wiecznej, jak to mówią. I abyśmy jak najszybciej wrócili do naszego Ojca, od którego żeśmy wyszli. Dziękuję i pa, pa.